lodówkę przywieźliśmy wam, byście mogli sobie porozić jakieś rzeczy. I generalnie komu to teraz wywalić? O! To dla pana? Proszę? Dla pana ta? No ja nie wiem, to, no. Dla protestujących, bo pan jest rolnikiem? A ja ajciem ja jestem. No to dobrze, dużo ma miejsca. A kogo to się zamrozi? Mamy lodówkę dla niego. Będziecie protestować długo. Nie, to mnie, ja nie znam. Pan nie zna? Nie. Kurde, nikt go nie zna, nie wiadomo o co chodzi. Pan tu z kamerą rozmawiał, to pan jest jakiś tam szef. My mamy lodówkę dla Izdebskiego, bo mieliście długo protestować. Ale podobno już się skończyło, tak? Tak. Dobra, i kiedy on przyjdzie po tą lodówkę? Bo mamy metrową lodówkę. Lodówkę, żeby można było jakieś tam schabowe, różne rzeczy czekać. Trzymać. Bo jest... Proszę, ja rolnik z tymi kości. No i to chodzi. Pan protestuje. Tak. A jak to lodówkę? To żeby można było jakieś tam ten rzeczy, żeby jak będziecie protestować, żeby można było rzeczy trzymać w lodówce, żeby się nie tam długi protest, dużo mrożonek, żeby było jedzenie, nie? Czekamy na razie. Przyjechaliśmy z tą lodówką, przyjechaliśmy, żeby mrożonki mieli trzymać, żeby na długi protest, nie? Ale wiecie, jak to przyjechało, no dobra. To jaki problem? Pogonią nas? A kto? Sami pojedziemy. Ma pan rad. Przewiduje pan przyszłość, widzę. A jak? Trochę jest. Jest talent. Pan uważa, bo to są tajne. Ja rozumiem. Ten tego, a ten... Ja wszystko... Nie, to nie jest kamera. Jak pan to odkrył, że to jest kamera? To na nie widać to nawet. To jest nie. Do pana tutaj ten sprzęt? Tak, tylko facet nam nie pozwolił je tutaj wyrzucić, bo jest chyba wkurwiony tym, że są ci rolnicy. Łoporolnik to jest taki, który uprawia ziemię, no. A jednocześnie... A nie wie pan. Haha, rzucał pan słowa na wiatr. Nie na wiatr. No bo nie wieje, dobra no. Ja stoję dalej, oto nasze traktory. Ale, fajne, ma, ale fajne macie traktory. Ale kurwa. Sam bym takim pojeździł. Ale naprawdę. To jest 50 tysięcy za traktor, no. To jest maszyna. Samochodów 5 będzie. Nawet 6. No, nie wiedzisz. Jak? Nie kapuję. Mówisz, że jestem śmieszny? Co cię we mnie tak śmieszy? Gadaj.